Socjologowie wprawiają mnie w zdumienie. Podoba mi się nerdowanie tych socjologów. Przeprowadzili to badanie kilka lat temu, gdzie badali najszczęśliwszych ludzi na Ziemi. Jedną z grup ludzi, których uznawali za najszczęśliwszych, była mała chrześcijańska sekta, znana jako Adwentyści Dnia Siódmego. Można powiedzieć w ich imieniu, że są naprawdę religijni w przestrzeganiu szabatu. Nie tylko byli jedynymi z najszczęśliwszych ludzi na Ziemi, ale zatrzymajcie to na razie w swojej głowie, to będzie naprawdę ważne za jakieś 30 sekund. Żyją średnio 11 lat. 11 lat. 11 lat dłużej niż przeciętny Amerykanin. Teraz mogę pokazać wam coś niesamowitego. W porządku, to takie fajne. Lubię liczby, a to jest tak ciekawe, że pokażę wam to na moim kalkulatorze, abyście wiedzieli, że nie oszukuję. Teraz pokażę wam to. Pozwólcie zrobić zbliżenie. A więc jak mówiłem, średnia długość życia w Ameryce, pamiętajcie, że żyją 11 lat dłużej niż przeciętny Amerykanin, średnia długość życia w Ameryce wynosi 77 lat. Ale w tym celu chcemy wiedzieć, ile dni żyje przeciętny człowiek w USA. A więc wszystko, co musimy zrobić, to oczywiście pomnożyć 77 razy 365. Przeciętna osoba będzie żyła 28 105 dni. Ale co chcemy wiedzieć? Jeśli dana osoba zachowuje szabat, to w ciągu przeciętnego życia ilu szabatów przestrzega? Oczywiście nakazem szabatu jest, aby raz na 7 dni wziąć dzień odpoczynku poświęcony Panu. Więc co musimy zrobić, aby dowiedzieć się, ilu szabatów dana osoba będzie przestrzegać? Musimy po prostu podzielić liczbę dni przez 7, by otrzymać liczbę przestrzeganych szabatów. Jeśli tak zrobicie, przeciętna osoba w przeciętnej długości życia będzie przestrzegać 4015 dni szabatu w ciągu 77 lat życia. Dobrze, to jest świetny mały fakt, Josh. Teraz naprawdę zżera mnie ciekawość. A gdyby określić to w kategorii lat zamiast dni, iloma latami szabatów mógłby cieszyć się człowiek w ciągu swojego życia? No cóż, oczywiście jest 365 dni w roku, więc wystarczy podzielić tę liczbę przez 365 i będziemy dokładnie wiedzieć, ilu lat szabatu przestrzegali. No i proszę, to jest dokładnie 11. Teraz niektórzy z was powiedzą, że to szaleństwo. Potem reszta z was powie, wiemy, że to jest naprawdę fajne, ale nie wiemy dlaczego. Słuchajcie, to szalone. Ale czy wiecie, co właśnie wam pokazałem? Otóż przeciętny człowiek przeżywa 11 lat szabatu w ciągu swojego życia. I to jest dokładna liczba. Co do dnia. Czas, który Bóg dodał do długości życia ludzi, którzy przestrzegali szabatu. Innymi słowy, sprawdźcie to. Bóg nie rozmienia się na grosze. Za każdym razem, gdy dawałeś mi dzień, dodawałem ci jeden więcej.